Witam. Tu Świadkowie Jehowy stoją. Sekta z Ameryki. Tu przystanek autobusowy. Tu jest droga. Tu są auta. Tu jest Plac Niepodległości. Ławeczki. Można przyjechać, odpocząć. Fontanny. Tam jest chodnik. No i ludzie chodzą jak owce bez pasterza, bo wszystkie religie namieszały ludziom w głowach i ludzie nie mają swego myślenia, swego rozumu. Chodzą jak owce bez pasterzy, zabłąkane. No i teraz jest czas właśnie aniołów, że anioły się wybudzą. Anioły to jest właśnie młodzież i nie tylko. To są właśnie ludzie, którzy są wybudzeni, którzy dają sobie wypisać prawo Boże, którzy chcą pomagać biednym, słabszym, bo mają serce miłosierne. Bądźmy miłosierni, jak miłosierny jest nasz Chrystus, baranek. No i tą miłością, jak miłosierny Samarytanie się zmiłował. Mamy tą miłością się kierować, Chrystusową, baranka. A teraz miłość oziębła, no i Świadkowie Jehowy odchodzą, bo poplotkują, mają miłość między sobą, jeden na drugiego nadaje, tam trzeba się pilnować, kontrolować, największa religia psychologiczna. Zniewalająca. No a my mamy tylko błogosławić i przekazywać prawdy wiary. Kto z Boga jest, słucha słów Bożych, kto nie jest, nie słucha. Wszystko ma swój czas. Teraz jest czas wybudzenia. Wszystkie panny się obudzą i będzie. No i będzie zbieranie, że będziemy zbierać do jednej owczarni. O, nowe miasto Jeruzalem wstąpiło na ziemię. No i w tym mieście ja już jestem, w tym nowym mieście Jeruzalem, bo tu już Król Chrystus rządzi i króluje i ma poddanych w swoim królestwie. I zaprasza was wszystkich, abyście byli w tym mieście nowym Jeruzalem. Będziemy się cieszyć z prawdy baranka i miłuj bliźniego swego obok siebie miłością Chrystusową, nie miłością Świadków Jehowy czy miłość katolicka, bo miłość baranka jest najlepsza. Baranek Chrystus, Ojciec nasz. Mamy najlepszego Ojca w niebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, to baranek. Przyjdź królestwo Twoje, a nie zabierz nas do nieba. No. No i Królestwo Boże już przyszło, jest pośród nas. Gdy się szanujemy, miłujemy, pomagamy i żyjemy w prawdzie. Mamy żyć prawdą baranka każdego dnia. Bo kłamstwo straci moc, religie stracą moc, bo są zakłamane. Ludzie zrozumieją, w jakim byli zakłamaniu, że na marne tam chodzili, służyli przy tych stojakach. Do tego kościoła też na marne chodzili, do księdza się spowiadali i kasę mu dawali. Bo prawda jest za darmo i leży na ulicy.
poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Baranka Chrystusa, Króla, Ojca naszego. Bo Ojciec Jezusa, Bóg Stwórca, co stworzył ten świat fizyczny, wszystko przekazał Synowi, Chrystusowi. I Chrystus nie ma braci ani sióstr, bo był jednorodzony Syn Boży i wszystko otrzymał od swego Ojca. Wszystko. I teraz kto słucha Syna, ma życie wieczne, kto nie słucha, sam się odrzuca. Błogosławię.